Od 15 lutego można już rozliczyć podatek dochodowy za rok 2022. Podobnie jak w latach ubiegłych, można to zrobić osobiście w Urzędzie Skarbowym albo przez internet. Ta druga forma jest znacznie wygodniejsza, zwłaszcza że już po raz piąty to Urząd Skarbowy przygotowuje rozliczenie, które trzeba tylko zaakceptować. Bo wygodnie jest elektronicznie, tak, że wygodnie jest i bez kolejek, bez czekania. Najwygodniejsze. Tak. W kolejkach, tu się gdzieś... czekać, wszystko jest w sumie gotowe, ja tu zawsze tylko tam przyklikuję i właściwie się wysyła i tyle. Ubiegły rok był dla podatników trudny. Tak zwany Polski Ład wprowadził ogromny chaos w wyliczeniu należnych składek i zaliczek. Dlatego wiele osób może być zaskoczonych kwotą zwrotu, ale i dopłaty. Podatnicy będą też musieli wybrać tę opcję rozliczenia, która będzie dla nich korzystniejsza. Podatnik ma koniecznie możliwość sprawdzenia, czy zasady, które obowiązywały w pierwszej połowie roku, nie byłyby dla niego korzystniejsze. Do tego służy ten kalkulator. To jest taka pierwsza nowość, czyli kalkulator, dzięki któremu możemy sprawdzić, czy zasady, według których się rozliczamy, czyli te zasady obecne, czy one są rzeczywiście korzystniejsze, czy czasem nie byłyby korzystniejsze zasady, które obowiązywały w pierwszej połowie zeszłego roku. Według Ministerstwa Finansów rozliczenie PIT-a za 2022 rok nie powinno być trudniejsze niż w poprzednich latach. Innego zdania są jednak osoby zajmujące się rachunkowością zawodowo. Dla niektórych może być oczywiście korzystne, tylko że niektóre biura, znaczy niektóre, no wszystkie biura rachunkowe czy księgowi, którzy będą mieli takich klientów, którzy będą wstecznie zmieniać formę opodatkowania, będą musieli zrobić chociażby korekty wszystkich deklaracji, ewidencji, ksiąg i tak dalej, plus deklaracji ZUS. Mhm. Czyli oznacza to dla nas naprawdę dużo pracy i tłumaczenia też klientom. Na rozliczenie się z podatku za rok 2022 Polacy mają czas do 2 maja. W zeznaniu można przekazać 1,5% naliczonego podatku na organizację pożytku publicznego.